Cześć kochani, zapraszam Was na kolejną część holu z Polski, czyli będą to ciuchy. Nie ma ich bardzo dużo, także przejdziemy przez nie w tempie ekspresowym, tak myślę. Pierwszą rzeczą jest właśnie house, albo sklepem jest house. I jest to kurtka, ja już ją nosiłam, także miała metki, kosztowała 100. Zarąbista kurtka, wiosenna. W zarąbistym kolorze. Bomberka, bomber jacket. Także ja jestem mega zadowolona, ja mam w rozmiarze S. Kosztowała właśnie 100, tak jak mówiłam. I jest naprawdę jeszcze ciepła, także na teraz, na tą wczesną wiosnę, można ją spokojnie nosić. Ja ją nosiłam na urlopie przez cały czas. Było naprawdę super ciepło w niej. I do niej właśnie chcę kupić sobie jeszcze Nike Air Force. Taki mały plan. I tu mam drugą siatę. I tu mam w ogóle jakieś siatę. Nie wiem, jak mam do Was usiąść, żeby też światło jakieś wpadało normalne. Tu mam w ogóle leggingsy z Tiny Whaley. I to jest ogólnie zakup z Włoch. Bo weszłam do Tiny Whaley, a tam była promocja na leggingsy. I robiłam deal życia ogólnie leggingsowy. Tu mam leggingsy z Tiny Whaley, które kosztowały normalnie 13 euro. Ja za nie dałam 4. I one są welurowe. I pomyślałam sobie, że skoro za 4 euro, to biorę. Bo są naprawdę świetne. Kolejne chyba też za 4 euro. Takie, w jakieś tam kropki. Kolejne są takimi zwykłymi. Tam było też, że bierzecie 3 pary za 2, więc wzięłam 5 par. Bo tamte były na przycenie, a te już nie. Zwykłe takie, wiecie, po prostu do noszenia, bo ja już zużyłam swoje leggingsy. To są takie z innego materiału, takie brązowe. Jeszcze takie nie miałam w ogóle. I w rozmiarach albo 32, albo 34. Ja przeważnie w tej Whaley mam 32. W leggingsach, ale nie było, nie wszystkie były ten, także na przykład mam 34 i one w ogóle też nie były takie drogie. Normalne po prostu leggingsy i z H&M-u. Z H&M-u taki mały zakup, bo no, takie po prostu podstawowe rzeczy, bo wcielam swój plan w życie, czyli kupuję tylko takie kolory stonowane, które będą do siebie pasowały, bo ja mam problem w szafie swoim taki, że ale nie wszystkie do siebie pasują. I teraz chcę zrobić tak, żeby właśnie wszystkie do siebie pasowały. Tu mam bluzę taką basicową w kolorze właśnie takiego brudnego różu. Jedna kosztowała 80 zł, kapturę i właśnie z kieszeniami. Mam też zwykłe staniki, ja mam w ogóle staniki z H&M-u w kolorze szarym i czarnym. Uwielbiam je, one nie są drogie, kosztują chyba 70 zł za 2 pary. Trzymają świetnie, po praniu wyglądają idealnie tak samo i mają świetne rozmiary. Tu są w moich rozmiarach, także ja naprawdę je uwielbiam. Też kupiłam sobie majty do nich, po prostu zwykłe, nie ma co pokazywać. I ostatnią rzeczą jest po prostu zwykły, nie t-shirt, ale zwykła bluzka. Taka za 40 zł. Z długim rękawem, czarna. Ja nie mam takich bluzek i postanowiłam, że właśnie muszę się w takie bluzki zaopatrzyć. Ja jest zwykła czarna. Także właśnie tak. Basic, tak? Tak, basic, high-end basic. Także no, znajdziecie je wszędzie na pewno. Także to był w ogóle mega ekspresowy haul, bo widzę, że nawet nie zajęło mi to 4 minut. I co ja mogę do Wam jeszcze powiedzieć, że kupiłam na pewno, nie pokazuję Wam, bo one są albo w praniu, albo tu w szafie. Ale dwie takie bluzy męskie, z działu męskiego, za 10 euro. Zwykłe po prostu bluzy, wiecie, bez kaptura, bez niczego, takie sweterkowate, z miskiem i świetnie się noszą. Są, mam w kolorze beżowym i czarnym i są mega świetne, mega ciepłe i wygodne. Ja mam w rozmiarze XS i nie są jakieś super oversize'owe, a ja w takich oversize'ach też chodzę. I czy ja jeszcze Wam nie zapomniałam czegoś pokazać, co ja kupiłam, a już nosiłam? Bo ja mam takie przeczucie, że czegoś Wam nie pokazałam. No ale no to musicie mi wybaczyć, bo niestety skleroza mi to skwiera. Tak się rozglądam, ale to chyba wszystko. No i oczywiście czekajcie, bo to jest zaraz nagrywane po tych kosmetycznych zakupach, że czekajcie na pewno na testy. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się filmik, to dajcie kciuka w górę, a jeżeli podobają Wam się w ogóle moje filmiki, to możecie zasubskrybować mój kanał, tam klikając właśnie na dole. I kochani, dogrywam w sumie taki klip z zakupami jeszcze, z ciuchowymi z Bershki,
Aktualnie to jest Bershka, bo tu kupiłam tylko trzy rzeczy, wam pokażę zaraz. Bo jak wiecie, ja wracając z Polski nagrałam taki haul, gdzie co kupiłam. Tam nie było dużo rzeczy. Wyszedł klip bardzo, bardzo krótki, także ja teraz zamierzam po prostu w miarę regularnie po prostu do niego dogrywać jakieś produkty, które kupiłam, bo potem one mi się rozchodzą w szafach, nie mam pojęcia gdzie są. I już tak się raz stało, stało się też drugi raz, więc ja aktualnie pokażę wam, co kupiłam, co płaciłam za te zakupy. 30 euro. No i pokażę wam, co kupiłam. Są trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą bluza, którą już lubię i była na promocji za 4 euro. Deal życia, męska bluza i rozmiar XS, bardzo gruba. Taka zwykła, trochę taka zielonkawa, kaki kolor. Po prostu zwykła bluza, taka bez kaptura. I dwie pary mam spodenek, które kupiłam, bo zauroczyły mnie i ja takich spodenek krótkich właśnie szukałam. To są jeansowe spodenki za 13 euro. I one są takie, nie wiem czy to w ogóle kamera pokaże wam, bardzo rozciągliwe, jak leginsy. Ja już się w nich zakochałam i one są ogólnie obydwie w rozmiarze 32, ale jak widzicie rozmiarowi nierówny. Zobaczcie, 32 i 32. Teraz ogólnie to nie mam pojęcia, czy coś tu jest nie tak, czy to są dwa różne modele, chociaż napisane, że to samo. Ale tak wygląda właśnie ten jeansik. I one się mega nadają, są wygodne właśnie jak leginsy z wysokim stanem są. Także ja wam polecam się przejść do Bershki, jeżeli szukacie właśnie na wiosnę, lato. Super krótkich jeansów, super wygodnych. Coś a la Topshop, model Johnny. Tak wam powiem w skrócie. No i to tyle. W ogóle uwijam się strasznie szybko, ale tak. To są te zakupy z Bershki. I tutaj znowu wyszedł mi klip bardzo króciutki, więc jeżeli się nie obrazicie, ja będę łączyć i po prostu pokażę wam to wszystko w jakimś jednym filmie, już troszkę dłuższym, bo po prostu myślę, że 5-minutowego filmiku po prostu nie opłaca mi się wrzucać na kanał, bo to takie trochę bez sensu. Także no, postaram się chociaż dobić do 10 minut i wtedy wam pokazać. Także to są te zakupy z Bershki. I pewnie niedługo będę szła jeszcze na jakieś zakupy. Także życzę wam oczywiście miłego dnia, ale nie wiem, czy to jest ostatni klip. No i oczywiście zapraszam do kciukowania i będę pewnie zapraszać co każdy klip, ale no musicie mi to wybaczyć, jeżeli macie trochę cierpliwości, to dziękuję wam bardzo. I widzimy się oczywiście w kolejnych moich filmikach. Do zobaczenia, pa!